uciekały mi myśli, tak jak ja to określam, więc się przeniosłem do suteryny, do tak zwanej kanciaty. Tu powstają koncepcje, mam wszystko pod ręką, dokumenty, ogarnięty właśnie tą, nazwijmy to, historyczną wiedzą z tych poprzednich projektów, no i mogę się skupić bezpośrednio tylko na tym, co robię. Urodziłem się w 1941 roku, 10 grudnia. Wówczas była bardzo sroga zima. Wiem to z opowiadań mojej mamy oraz sąsiadów. Ojciec w tym czasie był na wojnie, na froncie wschodnim. Natomiast pozostała rodzina mieszkała w tym domu w Tworkowie. Tworków obecnie jest na samej granicy pomiędzy Czechami a Polską. Mama pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Jej rodzice, Cyprian i Marianna, byli właścicielami jednego z największych gospodarstw we wsi. W ogóle takich gospodarstw bamberskich, jak ich nazywali, było 6 do 8. Mój dziadek, Paul, pochodził z Bieńkowic, czyli z miejscowości, która leży mniej więcej 2 kilometry od Tworkowa. I tu takie lekkie wtrącenie. Gdy odbudowywałem kościół w Tworkowie, to w statuetce znaleźliśmy tak zwaną złotą kulę. I w tej złotej kuli były wszystkie dane na temat budowniczych tego kościoła. Znaleźliśmy 12 nazwisk i jednym z polirów, czyli tych prowadzących budowę, był Paul Witeczek. W 1945 roku, gdy wojna dotarła do nas, bo przedtem ona była, ale gdzieś tam w oddali, mój ojciec służył w armii niemieckiej, ponieważ tereny, na których mieszkaliśmy od 1730 roku, należały do Prus. I była to oczywista sprawa, że powołania były jednoznaczne. Nie było żadnego wyboru. I przeszedł cały szlak bojowy, łącznie z internowaniem na terenie Bawarii i powrotem do domu dopiero w 1948 roku, gdy miałem już 7 lat. Właściwie taty prawie że nie znałem. Pamiętam ten dzień, gdy z mamą patrzyliśmy akurat przez okno i tata się zbliża z jedną drewnianą walizeczką wykonaną z jakiegoś kartonu, pomalowany na kolor brązowy. Ta walizeczka jeszcze gdzieś tam u nas na strychu jest. I to był cały jego dobytek z tego, powiedzmy, okresu powojennego. Jeżeli popatrzę na ten czas wolny po zajęciach szkolnych, to w zasadzie cała młodzież bawiła się głównie albo na zaporze przeciwczołgowej, albo byliśmy w parku. I w tym parku to było głównie zbieranie amunicji, wykorzystywanie tej amunicji w różny sposób, broni. I część z tej amunicji to była przechowywana nawet u mojej babci pod łóżkiem, o czym ona nie wiedziała. To, że byliśmy odważni, to świadczy, a to właściwie to była głupota, gdy, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że w tym naszym kościele był ogromny pocisk lotniczy za ołtarzem. Myśmy ten pocisk z kolegą na wózku zataszczyli dosłownie do zamku i tam w dużym ognisku właśnie doprowadzili do wybuchu. Wybuch był przeogromny. Rzeczywiście przyjechała milicja. No, za 15 minut byli u nas w domu.
Straszna rzecz. Fragment zamku rzeczywiście urwało. No i w nagrodę potem, 40 lat później, mogę przy pomocy właśnie między innymi Tomka Wagnera, czy przy pomocy Oli, odbudowywać. Zdecydowałem się na to, żeby zdawać do szkoły lotniczej. Najpierw, no ponieważ byłem ogólnie wysportowany, grałem w piłkę, jeździłem na rowerze i to tak może nawet wyczynowo. Byłem ogólnie sprawny, zresztą myślę, że do tej pory jestem ogólnie sprawny, ale wtedy no to postanowiłem właśnie zdawać do tej szkoły i byłem najpierw na takich specjalistycznych badaniach w Instytucie Lotnictwa w Warszawie i tam testy przeszedłem właściwie bez jakichkolwiek kłopotów. No i potem to zdawanie w Dęblinie, które w szkole lotniczej, które było w zasadzie bardzo takie proste. To było na poziomie, bym powiedział, poniżej matury. Mimo że miałem przerwę dwuletnią, trochę jednak do tego egzaminu się przygotowałem. W międzyczasie w zasadzie byłem rozdwojony, no bo pojawili się studenci, którzy u nas praktykowali na budowie, studenci z Wrocławia i stwierdziłem i za ich namową zresztą, że dlaczego nie idę na studia. No więc nie mówiąc w domu absolutnie nic, złożyłem dokumenty na Politechnikę Śląską. Pojechałem na egzamin. Zapomniałem o tym, że zdawałem do szkoły lotniczej. Zresztą tam niepotrzebny był nawet dyplom, tam niepotrzebne były żadne jakieś tam wielkie papiery. Wypełniałem pewne druki i także mogłem złożyć dokumenty na Politechnikę Śląską. Gdy dostałem zawiadomienie, że egzamin tam jest 2 lipca, no w zasadzie problem, jak dojechać do Gliwic. Autobusów nie było w 1961 roku. Autobusy nie jeździły bezpośrednio do Gliwic. Ja przynajmniej o tym nie wiedziałem. Więc wymyśliliśmy z kolegą, z technikum jeszcze, że pojedziemy na rowerze. No przecież to niedaleko, 60 km, no to rzut beretem. No i rzeczywiście pojechaliśmy na ten egzamin wstępny na rowerze. Przyjechaliśmy o tej godzinie jak trzeba. Rower przypięliśmy do rusztowania, ponieważ akurat Wydział Budownictwa był w trakcie tynkowania. Normalnie zdawaliśmy egzamin. Pierwszego dnia z matematyki, na drugi dzień, bo jechaliśmy z powrotem oczywiście, bo mogliśmy zamieszkać w akademiku, ale myśmy wtedy nie byli zorientowani, że to można byłoby w akademiku, powiedzmy, przeczekać na ten egzamin następnego dnia. Pojechaliśmy z powrotem do domu i następny dzień znowu te 60 km, ale w trakcie jazdy, no straszliwy deszcz, przyjechaliśmy do Gliwic, masakra, normalnie rower wyścigowy, huragan. Brudni dookoła, właściwie w tych mokrych ubraniach. Usiedliśmy na tym egzaminie, bo to wszystko ściekało z nas, no więc były tam jakieś uwagi. Nie chcę tu mówić o pewnych faktach, takich odzywach nawet tych, którzy nas pilnowali. No, ale okazało się, że zostaliśmy bez problemu. Potem był jeszcze egzamin ustny oczywiście i z fizyki, i z matematyki. Za każdym razem dojeżdżaliśmy na tym rowerze tam i z powrotem, tam i z powrotem. Także była to ładna taka wycieczka. I w zasadzie egzamin był bezproblemowy dla mnie, ale nie byłem pewny, czy zdałem, czy nie zdałem. No ale dostałem zawiadomienie w odpowiednim czasie, zdałem. Mało tego, mam miejsce w domu studenckim na Łużyckiej 32, że mam pełną kartę wyżywienia na stołówce i stypendium. Stypendium to podstawowe, takie to było wtedy 460 zł. Podjąłem studia, październik 1961
1961 rok. Pod koniec października ogłoszenie na wydziale, że są przygotowania do otwarcia oddziału architektury na Politechnice Śląskiej. I rozmowy z kolegami w pokoju, czy zdawać, czy to w ogóle jest możliwe, żeby zostać przyjętym w ramach tego wydziału na zupełnie inny kierunek. To nasze przygotowanie, no żadne, ponieważ egzamin był z rysunku generalnie. Dałem się namówić, poszedłem na ten egzamin. Pierwszego dnia rysunek z pamięci, krzesło. I pamiętam jak dzisiaj, ponieważ to był pierwszy raz w życiu, gdy rysowałem. Pierwszy raz w życiu, gdy rysowałem. I to jeszcze na Wydział Architektury. Masakra. Słyszałem z technikum o perspektywie malarskiej, ale żeby konkretnie coś narysować, żeby mieć ten ołówek w ręku, żeby to odpowiednio potraktować, no to było wyzwanie. Tak się rozglądam po koleżankach, kolegach, którzy również zdawali, a była to bardzo liczna grupa, była to setka kandydatów. Natomiast przyjętych zostało 25 osób. I zostałem również przyjęty. Ale jeszcze wracając do tego rysunku pierwszego, gdy rysowałem to krzesło w perspektywie, w pierwszej chwili rysowałem perspektywę na odwrót. To znaczy nie, że zbieg jest gdzieś tam, tylko zbieg jest do mnie. I pamiętam, jak obecnie, powiedzmy, od wielu lat koleżanka Nina Józwa przechodziła obok, i mówi do swojej koleżanki, mówi, popatrz, ten facet maluje perspektywę na odwrót. Ja tak słucham, perspektywę na odwrót, to niemożliwe. No ale skoro mówią, że na odwrót, no więc odwróciłem tę kartkę papieru i zacząłem rysować już tak, jak trzeba. Na czwartym semestrze pojawił się właśnie profesor Majerski. Wszystko się przypisuje profesorowi Majerskiemu. No to nie do końca jest prawda, bo oddział architektury i za tym oddziałem chodził głównie dziekan Ledwoń. Jemu zależało na zwiększeniu ilości w ogóle specjalizacji i kierunków. To był człowiek o takich bardzo szerokich horyzontach. Jemu udało się namówić profesora Todorowskiego, który do tego bardzo, że tak powiem, zapalił. Do pomocy wziął sobie dość młodego asystenta, Tadeusza Fitznera, który był takim jakby prodziekanem. Natomiast tym dziekanem na oddziale architektury, ale to oczywiście nieoficjalnie, był profesor Todorowski. I on z tą swoją skrupulatnością, z tym kajecikiem, którym przychodził po każdym egzaminie, skrupulatnie wypytywał, jaka ocena, dlaczego tylko taka, dlaczego nie możesz się postarać, dlaczego coś ci nie idzie. W każdym razie interesował się bardzo. Kadra, która wtedy była na wydziale, ta o tym kierunku architektonicznym była wyjątkowa. Naprawdę była super i coraz bardziej była wzbogacana przez potem już ludzi na czwartym semestrze dopraszanych przez profesora Majerskiego. Majerski przyszedł na nasz wydział, to był rok 60, właściwie trzeci albo czwarty. I już następnie był tym głównym jakby prowodyrem i tym, który decydował o wielu sprawach. Ta rozbudowana kadra, ona była właściwie po latach, stwierdzam, że nie mogła być na wyższym poziomie, bo profesor sprowadził takich ludzi jak Duchowicz, swojego kolegę, partnera z wielu konkursów i prac. Kolejnym takim wybitnym architektem to był Jackiewicz z Wrocławia. Wybitnym architektem był Mieczysław Król.
jako dochodzący był Buszko, Franta, Czyżewski, Jerecki, Dziekoński. Więc naprawdę kadra na najwyższym poziomie. Każdy zupełnie inny. O innym podejściu do projektowania, o innym myśleniu. Majerski taki bardzo poukładany, taki bym powiedział nawet eins, zwei, drei. Te osie, te różne moduły, one były super ważne. Jackiewicz taki trochę lekkoduch. Najpierw forma, potem tam spróbujemy coś włożyć do środka, potem to poukładać, potem zrobić jakąś taką siatkę, która będzie odpowiednia dla tej formy, którą zrobiłem. On był dla studentów postrachem, szczególnie dla tych, którzy nie potrafili taką lekką kreską coś tak zrobić, tak dosłownie zasugerować u profesora Majerskiego. Było to wszystko wymierzalne, wyliczone. Jak bym próbował oceniać czy określać pracę profesora Juliana Duchowicza, to wiele rzeczy było nieważnych, a to potem zrobimy, tu poukładajmy to. Zygmuś, no co ty gadasz, no przecież my tu nie będziemy to tego siatkowali, no to jak to wygląda? To jest przecież, są same komórki, tu dmuchnij w to. Zygmuś, no to taka była rozmowa. Tu dochodzimy do roku już 68, gdzie wielokrotnie profesor na zebraniach katedry mówił, że w jego katedrze są ważne dwie rzeczy. Pierwsza, dydaktyka. Ona musi być prowadzona z sercem, ona musi być z pełnym zaangażowaniem. To nie może być zbywanie studenta. Ten student musi czuć, że za nim ktoś stoi. Jest rozmowa mistrza z uczniem. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest edukacja pracownika. Żeby ten pracownik mógł być na poziomie i partnerem dla tego studenta, to ten pracownik musi tę edukację architektoniczną bardzo wzbogacać. Poprzez, po pierwsze, konkursy, i to na okrągło. Konkursy mają być tym etapem rozwoju, nawet gdyby czasami ta wiedza była za skromna przy jakby podejmowaniu zadania, ale na tym się również uczymy. I rzecz druga, każdy pracownik w ramach tej edukacji musi odbyć co najmniej roczny staż w pracowni architektonicznej. Miałem kontakty z praktyki, ja jestem w Austrii. Poprosiłem o to, czy da się tę praktykę, ten staż odbyć w Austrii. Były ogromne kłopoty. Rok 68, wydarzenia, następnie interwencja państw układu w Czechosłowacji. Ogromne problemy z uzyskaniem paszportu, ale pamiętam tę ostatnią jakby rozmowę w towarzystwie człowieka Służby Bezpieczeństwa i profesor był ze mną. Profesor powiedział, że ręczy za mnie. Ręczy za mnie, że ja na pewno wrócę z powrotem. Dostałem wtedy ten paszport. Miałem te trzy pola działania. To główne to była uczelnia, ale równolegle do tej uczelni było biuro przez 23 lata z powodu konkursu między innymi. Był największy konkurs chyba świata w Katowicach na Centralny Ośrodek Kultury, który miał w sobie skupiać cztery teatry. Ten konkurs był ogłoszony w 1975 roku, rozstrzygany był w 1976.
Zaletą przyjętej koncepcji było to, że były cztery sale, ale jedno wspólne zaplecze, jedna dyrekcja, jeden rodzaj pracowni, że to wszystko było w jednym miejscu. Ale powierzchnia, która była przewidziana na te cztery teatry, to było 100 tysięcy metrów kwadratowych, 500 tysięcy metrów sześciennych, 500 000 metrów sześciennych. A wszystko było na skrzyżowaniu pomiędzy ulicą Kościuszki a Górnośląską. Tam, gdzie była kiedyś hala parkowa i hala parkowa była w tym obiekcie wielkością przeznaczoną pod właściwie przedsionek. Tę część kasową i myśmy właśnie po tym 76 utworzyli pracownię przy Wojewódzkim Biurze Projektów i myśmy ten projekt do roku 80 wykonali. I w Wojewódzkim Biurze Projektów, w byłym biurze, w archiwum w piwnicy była dokumentacja w potężnym pomieszczeniu, takim prawie 30-metrowym, gdzie regały były od dołu do góry wypełnione rysowaną jeszcze dokumentacją właśnie tego obiektu. No niestety lata 80. brak środków, potem ten przełom, stan wojenny, także w zasadzie zostałem dalej w biurze, reszta kolegów się zwolniła, natomiast ja byłem do 2003 roku. I to było to drugie miejsce pracy, a trzecie miejsce pracy to było, wykonałem, nie wiem, 100, 150 czy ileś tam domków, tego nie wiem, nigdy tego nie liczyłem. I to było robione właśnie w międzyczasie. W tym 81 roku kierownik działu technicznego mówi, czy nie byłby pan skłonny podjąć rozmowę z franciszkanami? Budynek, który w tej chwili zajmują jako klasztor, jest kiepski, no nie mają warunków żadnych sanitarnych, wszystko ruina. Tam siedziba miała komunistyczna partia Niemiec i tam była drukarnia przed wojną. Pochodziłem, pooglądałem tamte miejsca, zrobiłem szkic tego zagospodarowania. Wardian mówi, my chcemy, żeby była przestrzeń dla wiernych, jest kościół, ale że jest również obejście procesyjne, żeby ten kościół był taki przycupnięty, natomiast żeby był wydobyty krzyż franciszkański, żeby on był wręcz wyniesiony, że on tak na dłoni, pamiętam jak to tak pokazał, wie pan, tak wyniesiony do góry ten krzyż. I on jest w tym kościele tak zrobione, jest to wyniesione, jest to przycupnięte, jest z tym obejściem dookoła, z tymi sobotami. A mówi, jeśli chodzi o klasztor, to wie pan, to musi być tak, paradne przed, to musi być paradne. Tam będzie stało ileś tam aut. Każdy franciszkanin ma co najmniej dwa pomieszczenia plus łazienkę, a potem te pomieszczenia tam dodatkowo, biblioteka, telewizyjne. No i ważne, miejsce, gdzie można będzie zrobić taką zabijaczkę. Zabijaczkę? No to czyli jakiegoś tam zwierzaka sprowadzałem i można go tam obrobić. No w porządku. No i na końcu nieduży plac, gdzie można będzie swobodnie pochodzić z brewiarzem, odmówić modlitwę. No i zaakceptowano takie rozwiązanie. W międzyczasie doszlusował Piotr Pawłowski do mnie i walczymy z tym projektem już takim końcowym, z ogromnymi problemami, bo Biuro do Spraw Wyznań, główny organ decydujący o tym, czy ten kościół ma być na 600 osób, czy na 300, czy ta wieża może być 15-metrowa, czy 30-metrowa też może być. No takie po prostu były obostrzenia, ale udało nam się to wszystko pokonać i w 83 roku zaczęło się od budowy klasztoru, co nie za bardzo było dobrze widziane, bo zaczynacie od mieszkania, nie od kościoła. Ludzie troszeczkę traktowali to z niesmakiem, że to nie tak. No, to sprawa się ciągnęła, został ten klasztor wybudowany, w końcu kościół też. W trakcie już tych robót zmienili zdanie, że nie, to dwupoziomowy już w tej chwili nie, to jednopoziomowy. Ja dałem nawet taki przykład. To jest tak, jakbyśmy wzięli teraz księdza, obcięli tak na wysokości kolan i postawili. Mówię, no fajny chłop, no trochę może proporcje kiepskie, ale no, wszystko ma, nie?
Trzeba było to przeprojektować, były duże kłopoty konstrukcyjne. Dodatkowe jakieś tam wieńce, cuda musieliśmy wprowadzić, żeby to się nie rozpadło. I trwało to do 2008 roku. Czyli naprawdę długo. Z tych obiektów takich ważnych to jednak Centrum Nowych Technologii. Jest to obiekt o powierzchni około 13 tysięcy metrów kwadratowych. Pierwszy interwydziałowy obiekt, w którym są katedry innowacyjne. Od mechatroniki przez różne takie, które się nie mieściły w macierzystych instytucjach. One są zgromadzone w tym jednym punkcie. Jest tam część dydaktyczna, ale również laboratoryjna. Równocześnie w samym pomyśle jest tak, że jest to pełna wierność materiałom, z których jest ten obiekt zbudowany. Instalacje, które są poprowadzone, trochę nawet może wbrew woli, potem bardziej się do tego przyzwyczailiśmy, te instalacje wewnętrzne, one dają szansę na różne funkcje. Zawsze jest możliwość zmian. Ja myślę, że ten obecny czas spowodował, że inne będzie spojrzenie w ogóle na proces dydaktyczny, na przyswajanie materiałów, że to, co trochę nawet było zbywane, większość pracowników naukowych to klepie to samo od 20 lat, co mówili. Dawno zmieniły się parametry. Mówię w tej chwili o takich dyscyplinach wysokotechnicznych, takich no, chociażby jak nanotechnologia, że to, co było 20 lat temu, to jest w tej chwili po prostu przestarzałe. Ale żeby można było w sposób płynny i szybki przeistoczyć ten obiekt, to on musi być sam elastyczny. I gdybyśmy tam poszli na suche tynki, na jakieś takie rzeczy, obudowy sufitów, jakieś dziwactwa takie, to są tylko, jak to nazywam, glinobitka i papendekle. To jest po prostu nie ten kierunek. I tam to wręcz uderza po oczach. Ten brutalizm, jak ja to nazwałem, technologiczny brutalizm przemysłowy. A narty? Ja byłem nawet na Mistrzostwach Świata w Bakuriani. Tam powstał klan i tam właśnie Juranda nie było wtedy. Jurand dopiero na następnym wjeździe był. Pewnie Franta. Franta nie. Franta dopiero się dopisał, jak jeździliśmy na obozy do Zakopanego. I pamiętam, Franta miał narty długości tak z 2,50. I dziwiłem się, jak on w ogóle słabo jeździł, Franta. Mówię o Olku. Słabo jeździł. W tym działaniu architektonicznym ja uważam, że ważna jest rzetelność, ocena właściwa tego miejsca, pewnego dystansu do siebie i że to, co tworzę, to ma być dla ludzi. My w sumie jesteśmy, powinniśmy być społecznikami. My nie mamy tego robić na siłę, na złość. Co prawda ja nie lubię specjalnie rozmawiać z inwestorami, którzy mają zbyt duże życzenia. Wysłucham argumentów, ale i tak robię swoje z uwzględnieniem tamtych właśnie różnych drobiazgów istotnych. Natomiast ta globalna sprawa, ona powinna jednak pozostać u architekta. Już
Już po? Tak. To już tylko jakieś dodatkowe dokręcenia. Profesor ma dokładnie chyba tak samo jak ja. Ciągle czuję się młodym architektem. No, to znaczy, jeśli chodzi o tę stronę taką psychiczną, to ja naprawdę nie widzę różnicy między 50, 60, 70, żadnej. Gdy tata miał 80 lat i mówił do nas, muszę jeszcze pomalować i tam wymienić deski na dachu w tym najwyższym punkcie, póki jestem młodszy, a miał wtedy 80 lat. Ja w tej chwili mam prawie 80 i dla mnie to w ogóle nie ma takiego problemu, że to powiedzmy czegoś mogę nie zrobić. To jest, wszystko mogę zrobić.